Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w GTA 4. Ostatnio skończyliśmy w momencie, gdy odstawiliśmy samochód do czyszczenia. Ja ten samochód dostarczyłem później, jak już przestałem nagrywać. I odblokowała nam się kolejna misja u Włada, którą sobie teraz zrobimy. Tylko musimy oczywiście poczekać na loading screena. Hey, Mickey. What do you have? Glass of water. Glass of water. Bang, bang, you are dead. Wake up, you moron. You got me. Come over here. Sit down. You remember Ivan? No. Guy you saw me talking to. This guy. This guy. Oh, yes. You guys had the little kids. Very funny. What would you say if I told him he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey! Hey, hey, gorgeous! No, I can't talk right now. What are you wearing? No, I mean underneath it. Great. Listen, I'll call you back. Huh? Sorry! Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a damn yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then that I'm the guy with the powerful friends, and you're the little punk whose only friends is some fat weasel who drives the fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angered Mikhail, Mr. Faust. Offended him. You think he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery, but fair. What if I say I don't want to be your hitman? Then Mr. Faustin will be very angry with you. And your cousin. Okay. I knew we would understand each other once I put it in this simple way. Now, go wait for him at the car depot. Hey, gorgeous. Yeah, where were we? Okay, now listen. Let's talk about tonight. Okay. Idziemy do garażu Romana. I to jest ta fura, którą ostatnio tutaj zostawiliśmy. Skąd ona tu się wzięła? Ale dobra, jedźmy tam, gdzie mamy jechać. Ej, ja mam tu pierwszeństwo. Z tego co się orientuję, też nam zostało tak 75% gry. O nie, muszę go gonić. Fuck you bitches, nie mogę teraz się skupić na tym. Kurde, jak ja prowadzę. Gazuj, 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 gazuj. My się go dogonimy, dawaj. Ale naprawdę? Go muszę gonić, go muszę złapać? To jest beznadziejne. Tutaj skręcił. Mam nadzieję, że on się gdzieś zatrzyma zaraz. Ucieka oczywiście, bo przecież jest tak oskryptowane. Co, pojedziemy tak jak dzielajcie ludzie. Zakręt. Dobra, dałem radę. I kolejny zakręt. Dobra, dałem radę jakoś. Ale jakoś tak słowo to wyszło. Czy ja go muszę zastrzelić? O, on ucieka jakąś konstrukcją. Dobra, tego zaraz dopiemy. Tutaj oczywiście jest, tak? To jest ta misja, poznaję. Czy gdzie go będę musiał? Dobra, właśnie na drabinę. Dobra,
Daliśmy radę i włazimy. Właśnie. Tu jest kolejna drabina. Dobra. Vlad don't like you no more, man. There's nothing in this town. Don't do this for him. I thought everyone in this country was fat and slow. Ja bym mógł praktycznie teraz zestrzelić, ale powiem wam, że na razie dam sobie spokój. Wiem o tym. Już wiadomo, że on będzie uciekał. O, właśnie na tą drabinę. Wiadomo, że on będzie uciekał od nas, jak zobaczy takich ludzi jak my. Czekajcie, że tu teraz nie... Nie spadł. Run out of roof, dickhead. Aha, czy mogę mu pomóc? Albo mogę go zepchnąć? Kurwa, nie chciałem celować. I told you to kill me, right? I wasn't stealing nothing from your cousin's place. No one's going to know that I'm a... I promise to deal with you. I don't break promises. Wybrałem taką decyzję, gdyż gdybyśmy nie zabili go, to pewnie Vlad by się wkurzył. A tym oto sposobem jesteśmy do przodu fabuły. Dobra. Myślałem, że zaraz jest piękne. It came to a sticky end. Hey, you and your cousin's girlfriend should get together. She likes sticky finish as well. Fuck you! Say that to my face and I will break you! Dobra, tu jest drabina. Zgłoś po tej drabinie. A, mogę szybciej. Niczym szef. I poproszę pana auto. O, słyszeliście? Ktoś powiedział, co to kurwa jest. Polskie akcenty w tej grze też są. Bardzo dobrze. Poczekajcie, muszę coś sprawdzić. Da się tam wjechać na tę... Włamać ustawkę. Nie ma nigdzie wjazdu. Ja pierdzielę. No chciałbym zobaczyć, czy wszystkie ustawki w grze są pobugowane. To jest dzwon, Roman. Dobra. Nie wiem, co on nam w tym momencie powiedział, ale mam na to wyjebane. Szukam kolejnej ustawki w okolicy. Tutaj nie pojadę. I wypasione autko dorwałem. Dwa głosinki z tyłu. Dobra, ja będę teraz jechać. Jechać do Romana? Chyba mam tylko Romana odblokowanego. To idziemy do Romana. Zaznaczmy sobie go. I... Wejdźmy z menu. I jedziemy do Romana. Bo nie mam co innego do roboty. A, tutaj. Jak w ostatnim momencie zobaczę ten znak, że tutaj mam skręcić, to... Śmieję się. Już co ja pierdolę? Lepiej jedźmy dalej, nie będę nic mówił przez ten czas. Kurwa mać! Jedź sobie tak w pizdu, wiesz, tak powoli. A tu nagle pis, policja ci wyjeżdża przez samą maskę. Ja, i pis, policja, kurwa ich, moja wina, tak? Moja wina. Można dostać jakiegoś pierdolca. Dobra. Na szczęście znaczy jakich misji usuwa nam policję. Wujek władz.
Vlad, Boże, Vlad. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't... Didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you dick! You fucking dick! I'm sorry! Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? Roman się zdenerwował za to, że zabiliśmy tego kolesia. Gdybyśmy go nie zabili, Roman by się nie zdenerwował, ale za to Vlad by się zdenerwował i tego byśmy nie chcieli. Też wiem, że powinienem trzymać stronę Romana. Ale cóż, wyszło. I nagle Roman zmienił zdanie, że jesteśmy zajebiści w ogóle. Najpierw mówi, że jesteśmy kutasy, a teraz jesteśmy fajni. Co? Gdzie mam jechać teraz? Na tą stację metra? Chyba nie. Dobra, wsiądźmy sobie do auta, jak jest pod ręką. Don't do anything stupid, cousin. Nothing as stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens. We have an open relationship. I do my thing. Ta, walnął cię ktoś z tyłu, wyjdź z samochodu, na pewno zmieni zdanie i naprawił ci auto za darmo. Co za zrąbana muzyka? Zasypa. I have to do this. Sorry. To chyba do Vlada jedynie. Stay out here. Let the big boys have their conversation inside. Czy my teraz będziemy mieć jakieś do czynienia z Vladem? Z Vladem? Czemu ja mówię Vladem? To jest Vlad. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Картошка! Оно смешно. What are you doing here? Did I summon you? Boy, I told you to stay away from Mallory. Go away! And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, Fatty, I'm so sorry you're so upset. Poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that voice? Yeah. Now, get him out of here. Come on. Get back outside, Roman. Selena. Ja mam naprawdę mnie pozwolić uciec? Kurde, mol! Nie chcę go zgubić teraz, nie chcę go zgubić. Nie, za nim idziemy. Tu skręć. It is finished, he's running, we won't see him again! He'll come back. The only thing that will hold him down is 6 feet of dirt. Panie, tak zgadzam, przepraszam pana. Nie. Boże, prawie. Grow a fucking spine. You think Vlad will come after us when I am chasing him like this? Nie będę za bardzo gazował. And now, shit, I don't like this. Fuck, fuck. Ale się zmieściłem, ścisnąłem się w ostatnim momencie. Ale mam nadzieję, że to już nie daleko. Dobra. Tak specjalnie skryptowane, żeby nam jakieś ciężarówki wyjeżdżały, taksówki jeździły, więcej ciężarówek. O, specjalnie ten autobus wyjechał, jakbyśmy pędzili za bardzo, by nas blokować. Keep your head down. I'm going to finish this. Stop, Nico! Shit! Dobra, idziemy teraz coś zrobić.
fucking yokel! You think you can get away with killing me? I guess I'll find out! You think this is worth it? You're throwing you and your fatty cousin's lives away for that bit of Puerto Rican chocha! I'm throwing your life away, prick! We'll do all right! My friends will track you down! You won't last a moment! I'll last longer than you will, shithead! Fuck you! I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls off! You've killed yourself and your cousin, Yokel. You are dead man! Mikhail Faust, morda psie. Tak po prostu. O, gadaj sobie, gadaj, ja cię zastrzelę i super będzie. Well, I guess this is over. What have you done? What does it look like? We're dead! No, he's dead. We're fine. Yes, powerful friends. Serious people. On nie żyje. Tak, on nie żyje. I told you to be calm, you halted and jumped! I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! Shit! When I was in the army, we were going on a mission. To ambush a squad who had killed a lot of innocent people. They were our enemies. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died, 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful! You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin anyway! No! Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Well, right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. If you're faster, he's going to kill us! Shit! We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. No nie mówcie teraz, że będziemy uciekać przed policją. Chyba to nas czeka. Na szczęście chyba nie. Ale musimy się wynosić z miejsca. Pójdźmy sobie dalej gdzieś. A tak, żeby nas nie... Gdyby policja przyjechała, to żeby nam nic nie zrobili. I dobra, i w tym momencie się z wami pożegnam. Takie krótkie odcinki z GTA mogą chyba styknąć, jak już powiedziałem. Nie chcę robić takich długich, długaśnych odcinków, bo troszeczkę to za długo trwa i później renderowanie tego jest trochę za długie. Bierzmy sobie jeszcze telefon Romana i kończymy. Roman, I'm here. What are you doing? Why do you whisper? I am on Dustin Street. They're perestroika. Come, Nico, quick! Dobra, jak już powiedziałem, tak już zrobię. I w następnym odcinku wybierzemy się do Romana, zobaczyć, co się tam u niego dzieje. Więc hej, cześć, siemano.